Zimowy turniej Orlik Winter Cup to już nasza mała klubowa tradycja. Nie mogło więc zabraknąć go w bieżącym 2021 roku. Pod patronatem prezydenta miasta Przemyśla do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn. Dwa składy naszej drużyny, Orlika Przemyśl, Strug Tyczyn, Jarosławski JKS, Stal Rzeszów i dwa zespoły z Przeworska, Perfekt Przeworsk oraz Orzełek Przeworsk. Mimo obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią, które na co dzień blokują wydarzenia sportowe i kulturalne, nasz turniej udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu Kamila Makary i Jacka Harłacza, dwóch naszych trenerów, którzy podczas imprezy pełnili również funkcje organizacyjne. Zadowolenia z uczestnictwa w turnieju nie krył Mariusz Drost, trener tyczyńskiej drużyny. Na wstępie chciałem podziękować gospodarzom, czyli trenerowi Henrykowi Ostrzeleckiemu, którego znam od wielu lat, z Orlika Przemyśl, który stworzył naprawdę szkółkę na miarę naprawdę najlepszych szkółek w Polsce. Przyjechaliśmy tutaj ze Strugiem Tyczyn, którego trenuję i naprawdę jestem zadowoleni. Turniej jest bardzo, na bardzo wysokim poziomie. Zespoły, wszyscy walczą, są bardzo wyrównane i myślę, że warto odwiedzać Przemyśl, ziemię przemyską, bo tutaj się rodzi mnóstwo talentów. Kiedy popatrzymy na kadry wojewódzkie reprezentacji Polski, ilu zawodników rdzennych z Przemyśla i okolic jest, to naprawdę jest szacunek. Szacunek dla tych ludzi, którzy pracują, którzy tworzą tę akademię, a ten Henryk Waskarzewski z Orlika Przemyśl stworzył praktycznie z od zera wszystko. I szacunek, że rzeczywiście tak funkcjonują i tak działają w bardzo trudnych czasach. Fazę grupową turnieju wygrali kolejno. W grupie A Biały Orlik przed Orzełkiem Przeworsk, gromadząc na swoim koncie 5 punktów. Zaś w grupie B bezkonkurencyjna była Stal Rzeszów, która nie tracąc bramki zdobyła komplet 9 punktów. Po półgodzinnej przerwie na posiłek drużyny rozegrały fazę pucharową. W meczu o 7 miejsce Perfekt Przeworsk wygrał z Czerwonym Orlikiem 2-0. Piąte miejsce przypadło Polonii Przemyśl, która wygrała ze Strugiem Tyczyn w stosunku 6-2. W małym finale, czyli w meczu o 3 miejsce, Biały Orlik wygrał z Orzełkiem Przeworsk 1-0. Zaś w oglądanym finale Stal Rzeszów pokonała JKS Jarosław 4-1. I tym samym została zwycięzcą turnieju. W imprezie oczywiście nie zabrakło wyróżnień indywidualnych. Królem strzelców został Michał Baran, zawodnik Stali Rzeszów i jednocześnie wychowanek UKS Orlik Przemyśl, który w całym turnieju zdobył 15 bramek. Na tym turnieju ogólnie było fajnie. Był wysoki poziom, drużyny były trudne do pokonania. Cieszę się, że dostaliśmy że byliśmy pierwsi w całym turnieju.
I się też cieszę, że dostałem statuetkę Króla Strzelców. Za najlepszego bramkarza uznano Jana Lipkę z JKS-u Jarosław. I wreszcie najlepszym zawodnikiem turnieju został nasz zawodnik, Hubert Matusz. Dziękuję bardzo. Pan prezes, pan Henryk, wszystko powiedział, więc będziemy przemawiać. Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w imieniu prezydenta Wojciecha Korpuna i zapraszamy pana Okona do przyjęcia do Kami Przewskiego Sportu. Bardzo dziękuję za udział w tak świetnym, za możliwość udziału wzięcia w tak świetnym turnieju. Poziom wszystkich drużyn mniej więcej na tym samym poziomie. Moim zdaniem był dużo walki, przede wszystkim fajna organizacja, bardzo dobra. Widać, że ma to drużyna, czy w sumie szkółka z Orlika, zaplanowane i nauczone do perfekcji, prawda? My się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział w tym turnieju, mimo tych czasów ciężkich, które zastały nas, ale daliśmy radę jako wszystkie drużyny. Dziękujemy za udział jako Polonia Przemyśl. Chciałem przede wszystkim podziękować prezydentowi miasta, panu Wojciechowi Bakunowi, za objęcie patronatem tego naszego wyjątkowego święta piłkarskiego w mieście Przemyślu. Zjechały się jedne z najlepszych drużyn na Podkarpaciu. Szkoda, że nie mogliśmy zaprosić wszystkich, no ale niestety sala i wymiary czasowe są ograniczone. Zdaję sobie z tego sprawę. Trenerzy podjęli takie, a nie inne decyzje. Dziękuję również pani dyrektor Grecie Ostrowskiej, która zawsze z sympatią widzi naszego Orlika na obiektach posiru. Cóż więcej mogę dodać? No mogę tylko się cieszyć, że dzieci, wszystkie dzieci wyjechały z uśmiechem na twarzy i wszystkie zawody, które odbywały się, były podyktowane przede wszystkim ich pod kątem ich zadowolenia, ich uśmiechu na twarzy. Nikt nie miał pretensji ani do organizatorów, ani do współpartnerów. Wszystkie dzieci są nasze, a w piłce nożnej dzieci są najważniejsze. I my w UKS Orliku Przemyśl właśnie tym mottem się kierujemy. Dzieci są najważniejsze. Dziękuję bardzo.